No właśnie, i teraz czy kłamałem, czy miałem rację? Mam nadzieję, że dalej, że nie jestem w optymalnej formie. Mam nadzieję, że się jeszcze rozwijam. Oczywiście, no, jestem najszybszy tutaj na 500 metrów, ale mam nadzieję, że ta forma będzie rosnąć i jeszcze będę w stanie się rozkręcić. Czas nie był jakiś sensacyjny dzisiaj. To był zwycięski bieg, ale myślę, że to zresztą pokazali Holendrzy, że tu się da szybciej jeździć. Więc mam nadzieję, że to szybciej będzie za miesiąc, tylko troszkę na innym torze. Ostatnia para. Może jakby był pełny stadion, to by to troszeczkę ugięło. Ugięłyby mi się nogi pewnie, jakbym usłyszał ten wrzask Holendrów kibicujących Kajowi Weyerbajowi. Ale ich nie było tym razem. Mogłem w ciszy go pokonać, także fajnie, fajnie to smakuje, to zwycięstwo o tyle lepiej, że z Kajem ścigam się od dziecięcych lat i zawsze był te 2-3 kroki przede mną. Parę lat temu się zdarzyło go wyprzedzić, w tym sezonie wyprzedzam go regularnie, także fajnie, że na tej w sumie europejskiej najważniejszej imprezie pokonałem Holendrów na ich ziemi, także no to, czego chcieć więcej. Najważniejsze przed nami, ale to strasznie cieszy. No tytuł mistrza Europy na 500 metrów, no to jest coś, co od dziecka patrzyłem się na Artura Wasia, jak się zbliża do tych najszybszych, albo ich pokonuje. No i tak patrzyłem, że kiedyś może się zdarzyć ten dzień, że ja będę na tej pozycji, no i proszę bardzo, jestem. I wygrywam z Holendrami na Tialfie. Na miesiąc przed igrzyskami, rewelacja. Doganiamy Holendrów. Fajnie. Ja powtarzam od początku sezonu, że jesteśmy teraz jedną z najlepszych grup sprinterskich na świecie, także myślę, że możemy to z dumą teraz mówić i otwarcie już, nie wiem, schować jakiś wstyd czy jakieś kompleksy za siebie i z uniesioną głową iść na tor i pokazywać, jak jesteśmy silni. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie słowo.